tam nie wchodzi. Próba. No jak? Normalnie. Nic. Kasiu, podoba ci się ten obrazek, co mamusia kupiła? Nie. Nie? A który ci się podoba? O ten. Okropny. Nie masz wcale gustu, wrodziłaś się w tatę. Chodź, idziemy do domu. No chodź, nie wlecz się. Prędzej, prędzej, Kasiu. Bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Twoja ulubiona restauracja. Możemy zjeść gdzie indziej. Nie, nie krępuj się. No dobrze. Kto robił te płótna? Mąż. Nie powiedziałam, bardzo cię... Mąż. Nie mów o mnie, Maryś, bardzo cię o to proszę. Słuchaj. Wszystko zostało omówione. Po prostu nie chcemy zostawiać Antosia samego w domu, bo to nerwowe dziecko. I pani Mario, proszę, proszę uważać na niego, bo pani poprzedniczka była trochę jakby słabo rozwinięta fizycznie. Natomiast Antosia jest prawidłowo. Tak, powiedziałbym nawet za prawidłowo. Radziłbym pani włożyć kalosze. Tak. Kalosze? Tak. Kto to napisał? Majerówna. To nie ja. Autor. Sienkiewicz. No, niezupełnie. Mickiewicz. 3 minuty. Siadaj. Rozdziawili. Ja zapraszam wszystkich. Gdzie? Na wesele. Ale... Do mojego syna, Tadzika. I mówię, że nikt trzeźwy, ani głodny, nie wyjdzie. No jazda, chodź, chodź, chodź. A panowie muzykanty, no jak? No co robić, co robić? Jak pan porywacz kazał iść, to chodźmy, mamo. A pewnie mamy marnąć w autobusie, idziemy. No nie trzeba, że się stoi. Co to jest, ja? Chodź, Józko. Ale nie wiesz, jak się nazywa gospodarz? Pan porywacz nazywa się... Kulawiec! Przepraszam, czy pani jest miejscowa? Widzisz, wnusiu? I znów jeden pracuje, a reszta się gapi. Dziadziusiu, a ja się już w szkole wierszyka nauczyłem. Nie mów tych świństw. Hula, hula, wiatr zimowy, wicher duje w twarz. W twarz? Zawuje do połowy. Dosyć, dosyć. La 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 la
pan, ile tu chodzi tego towaru? Siedzi facetka, facetka z facetem. Z facetem siedziała i Kwaśniewski taki numer. Ona te technologie wdrażamy, oczywiście wdrażamy. Tak, no ale to nie idzie łatwo, bo to albo tak przywiozą, albo nie przywiozą, prawda? To ja już jestem wolna. Tak, czy widział pan? Tego pana żona zdradza, a ty mordę wydzierasz, baranie. Przeszkadzam? Cześć, Rysiu, co jest? Już myślałam, że pani nie przyjdzie. Co miałam nie przyjść, tyle że na zachodnim wysiadłam, bo na centralnym strach jak łapią. Ano, co robić? 82, 83, 84, 85, 83, 87, 88... Proszę pana. Czego? Proszę pana, już obliczyłem 121 osób. Czuwaj. Dzisiaj? Nie, ja tylko na chwileczkę do pana prezesa podziękować chciałem. A, to proszę bardzo. A państwo zechcą się rozejść. Prezes dzisiaj nikogo już nie przyjmie. Ze mną siadaj pan. Prycza w pryczę. No. Też jakiś profesor czy coś takiego. Usiłował siłą obalić i osłabiał. I mądrzył się pod celą. A jak faja... Woda. Teraz to już możesz, ludzie, no, no! W imieniu Rady Gminnej i swoim własnym składam wam serdeczne wyrazy współczucia i rozumienia. Ale konkretnie to żadnej pomocy udzielić wam nie możemy.